Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego odcinka z gry Dungeons of Interberg. Moi drodzy, jesteśmy w nowym obszarze w Interworld. Jak widzicie, mamy dotrzeć do kabliczki umiejętności, bo jak pamiętacie, była mowa, że każdy obszar ma swoje umiejętności. Także, ale jestem ciekaw, czego się tutaj nauczymy. Na razie nie widzę tego pionowego laseru, czy zwał jak zwał, pokazującego miejsce, gdzie jest kapliczka. Ruiny zamku na znaku. O, dobrze skręciłem. Szukać sobie, pozbieramy co nieco. Fajna woda, tam do góry można pójść. Tu jakaś koleżanka stoi. Cześć, mam ochotę zwiedzić tamte ruiny zamku. Chyba był tam kiedyś most, ale zawalił się po trzęsieniu ziemi. No myślę, że taka opcja, koleżanko, prędzej czy później się pojawi, nie? Znając życie. Ale zanim my do tego pójdziemy dalej, zerknijmy sobie na ekwipunek, bo dostaliśmy rozbawienia 20 punktów i chyba coś możemy sobie podmienić w naszym sprzęcie. Miecz nie, pancerz zostaje bez zmian, bo tylko potrzebujemy 30 punktów znajomości, czyli może jutro. Ochraniacze, właśnie. I teraz mając 20 punktów tamtego rozbawienia, możemy założyć rozgniewające ochraniacze. Cyk. Tak samo chyba spodnie. No i właśnie, i znowu jesteśmy troszkę do przodu. Świetnie. To biegniemy. Biegniemy dalej. Biegniemy w poszukiwaniu. Ale czekajcie. Aha. Dostojno. No dobra, bo ten most był tutaj, w tym miejscu. No może kiedyś się uda tam go naprawić, albo da się dostać w jakiś inny sposób. Dobrze, póki co biegniemy w poszukiwaniu kapliczki. Fajnie, że się dało skrótem wejść. Spoko. Wow, ależ to się... O, cześć chłopaki. Mam nadzieję, że to są te same, które były w tamtym obszarze, nie? Bo możliwe, że coś do was mam, ale chciałbym tu jeszcze zobaczyć. Przeskoczysz? Nie przeskoczysz. Dlaczego by nie? Wejdę od tamtej strony. Przepraszam chłopaki. Dobra, no i bardzo ładnie. Tu niczego raczej nie... Nie będzie. Już myślałem, że te skały można... No zobaczcie to. Tylko znowu nam brakuje klucza. Pewnie. No właśnie. Skrzynia jest zamknięta. Kolejna, o której musimy pamiętać. No i faktycznie, zobaczcie sobie. Mamy teraz trzy rolki do wykonania. Raz, dwa, trzy. No i bardzo miło. Chłopaki, nie wiem, czy mam 100 sztuk akurat, ale zobaczmy. Może jakieś fragmenty, bohaterko? Twoja pierwsza nagroda to... No właśnie, dużo mi które zdrowia, no to już wiemy, ale pamięta gra, także spoko. Przełożę ci kolejnych 30, ale i tak nie mamy tyle jeszcze, żeby dobić do końca, mamy 15 w sumie, nie? Także jeszcze musimy chwilę poczekać. A teraz biegnijmy dalej, w poszukiwaniu kapliczki. Cześć, co ty tu w ogóle robisz? Hej, więc teraz eksplorujesz Hinterworld, co? Zdobyłeś magiczne zdolności z tego obszaru? No właśnie, jeszcze nie. Kawałek dalej na trasie do kapliczki umiejętności znajduje się log na szczycie drzew. Warto sprawdzić go w pierwszej kolejności. Idealne miejsce do wypróbowania nowych zaklęć. No i zawsze tak zrobimy. Także na razie, Alex. Widzimy się w domu, myślę. Tak, starożytne drzewo. To nas interesuje, nie? Dobrze, dobrze myślę. Zobaczmy na szybko w dzienniku. Żeby nie było, że przegapiłem. Tak, starożytne drzewo. Uspokój się, dziewczyno, uspokój się. Tu na razie nigdzie nic nie znajdziemy. Dobra, no to idziemy na te potworki w takim razie. Panowie, czy wy mi dacie 5 sztuk swoich materiałów? Nie, bo jesteście 4, nie? No to szkoda. To chodźcie. Cyk. Cyk. Ogona szaleje. To jest niesamowite. No i teraz naciskam na Shift i na Control. Tamtych zdolności faktycznie nie posiadamy. Czyli to tak działa. Każdy obszar ma swoje. Tu jeszcze nie znamy co i jak. A poznamy w swoim czasie, nie? Dobra, już uciekam. I ty. Ła, nie w plecy. Nie w plecy. Nie robi się tak. No, masz. Podstawowym atakiem. Co mi fajnego dasz? Naładowano wyzwalaczy ataków. No dobrze wiedzieć. Dobrze, idziemy dalej. Zdrowia widzę, nie muszę brać. Także jest ok. No i to będzie kapliczka, co? Cześć.
to niesamowite. Jak bardzo umiejętności wiatru różnią się od magii używanej przeze mnie na Doberkogel. No i pani zdradziłaś mi spoiler, no co to ma znaczyć? Ja chciałem się dowiedzieć sam, a nie, że ty mi mówisz, że będzie magia wiatru. Co za menda. Nie no, żartuję oczywiście. Wow! Zobaczcie, ile mi to zabrało zdrowia. Niesamowite. Muszę o tym pamiętać. Dobrze, że mamy tu leczenie, nie muszę fiolki używać. No i pięknie, choć i tak niecałe. No to wygląda, że jedna taka kopułka czy bąbel uzupełnia jedną kratkę. Cześć. Kopaldryna i plicon, dobra. Śmieci do recyklingu. O, ciebie potrzebuję akurat. Miło, zaraz wbijamy do tej kapliczki. Bo to pewnie będzie potrzebne, jeżeli chodzi o... No właśnie. O te problemy. Dobra, no to zobaczmy, co to za umiejętności. Umiejętność magiczna, trąba powietrzna. Wow! Przytrzymaj przycisk umiejętności, aby utworzyć trąbę powietrzną. Aby ją rozproszyć, naciśnij ponownie przycisk umiejętności. Kieruj trąbę powietrzną, aby podnosić rzeczy. Powietrzny pocisk. Przytrzymaj przycisk umiejętności, aby wycelować i podnosić niewielkie przedmioty za pomocą wiatrowego pocisku. Puść, aby wystrzelić go w kierunku celu. No dobrze. To jest strasznie głośne, nie? Ale też mogło być gorzej. Dobrze, 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 dobrze. To zobaczmy, jak to działa. Na kontrolę mamy pocisk. Wow, ładne. Coś robisz? Nie, nie robisz nic z temu. Natomiast trąba powietrzna pewnie coś zrobi, nie? Tu niczego nie znajdziemy. Dobra, i tak musimy iść w tym kierunku. No to testujemy. Wow. Ale podnieś mnie. No właśnie, o to mi chodziło. No i podziękował. Miło. I to faktycznie działa. No tam to nie było do niczego potrzebne, myślę. Mam taką nadzieję przynajmniej. Chyba, że... Ja bym sprawdził jeszcze jedną rzecz, moi drodzy. Zanim dalej. Bo mnie ciekawi, czy my jesteśmy tu w stanie do góry podskoczyć jakoś. No tu nic nas nie interesuje za bardzo, ale... Czy to ma sens? No chyba nie ma sensu. Tam raczej niczego nie znajdziemy, co? No to biegniemy dalej. No właśnie, to jest to, że ona nie potrafi wskoczyć nawet na małą półkę z tego. Chyba, że jest coś, czego jeszcze nie wiem. Dobra, ale tu widzę, że przetestujemy nasze umiejętności. Ale tu jest coś dziwnego. No dobra. No i warto było. Choć mogła być skrzynia jeszcze, nie? Jest. Tylko oczywiście na klucz. No tak, Luiso, jeszcze będziemy musieli poszukać kogoś, kto nam da te klucze do tych skrzyń. Albo powie, co z tym fantem zrobić. Dobra, dobrze, już widzę. Celuj. O, tym razem mamy takie zabawki. Cześć, chłopaki. Proszę bardzo. I proszę bardzo, się tak pobawimy. Jakie to jest szalone. Cyk. Dobrze, tam jeden oberwał. Pokażcie, jak działa na was. Działa. To daje jakieś obrażenia. Mimo wszystko. Spoko. Leż. O, żerafa. Dobra, uciekamy. Koleżanka. Wymieci coś? Coś tam ci zrobimy, nie? Nie ten przycisk znowu, przepraszam. Chciałem ciebie użyć. Aha, to mało many, dobra. Niech ci będzie. No to cyk.
I zostałaś mi ty. Masz. Prawie jak przycięło, nie? Masakra. Dobra. Gdzie biegniesz? Masz. Ach, nie trafiłem, nie? Tak, tak, bijaj się tam. Jeszcze żyję, aż skubana ma... I zobaczcie, ona ma drugi level, nie? Jak ja miałem wygrać tą żyrafą na 7 poziomie, nie? Jeszcze podstawową bronią. Nie do zrobienia wtedy. Nadal nie do zrobienia. Skoczysz tu? Nie, nie skoczysz. Ani tą półką też nie. Dojdziemy tam... Nie ten przycisk. Dojdziemy tam później, na to wygląda. No dobra, no dobra. Nawet gra sugeruje, że nie możemy na półki wskakiwać, tylko możemy na schody się wbić, jeśli chodzi o trąbę powietrzną. Brawo. No właśnie. Ha, my chyba z takich rzeczy nie potrafimy korzystać, nie? Albo przynajmniej nie od tej strony. Albo nie sprawdziłem. Nie, nie ma żadnej interakcji. Szkoda. Tam widzę skrzynię. I oczywiście sobie po nią pójdziemy zaraz. To nadal mnie ciekawi, jak się tam dostać. Jak się tam dostać? Może po tych kamieniach, nie? Albo tędy. To jest takie dziwne. No właśnie. No właśnie, to mi umożliwi wejść piętro wyżej. No i bardzo ładnie. Znowu czegoś nowego się nauczyliśmy. Bierz. Mała mikstura zdrowia razy 3. Mamy już 11 sztuk. No i bardzo ładnie. Na przyszłość będzie otwarte. Co tu ciekawego? Poziomki. No i bardzo dobrze. Lubię poziomki. Tędy mogę zejść? Mogę zejść. Czy tu coś ciekawego schowanego? Czy nie bardzo? Nie bardzo. A jednak. A jednak. Śmieci. Abstenik. Czy jak przy zwagach zwał. Tylko tu u góry. Dobra, już widzę. Brawo ty. I znowu mikstura zdrowia. Przyda się. Wszystko? Wszystko zebrane. Pięknie. Tu są jeszcze dwie, trzy nawet. Dobra, teraz musimy jakoś się dostać tam. W jakikolwiek sposób. No wygląda, że tędy. Dasz radę? No pewnie, że tak. Luisa jest wysportowana, nie? No dobra. To mnie ciekawiło. Tam nie wiem, czy to przejście miało sens jakikolwiek na dole. Ja bym to jeszcze zerknął na szybko. No bo chyba nie bez kozery jest to. Nie? Zobaczmy. Czy to do czegoś nas zaprowadzi? To warto było, ale jednocześnie i nie warto było, bo nadal brakuje nam klucza. Ale już sami wiemy. Przynajmniej dzisiaj wiemy, jutro już zapomnę. Kurczę, tych skrzyni jest coraz więcej. Musimy znaleźć kogoś, kto nam klucz załatwi. A póki co... O, a teraz można. Z tamtego nie można było skorzystać. Może dlatego, że pod górę nie da rady, nie? A w dół to już tak. Dobra. No i powoli zbieramy te Kinderdolce. To niedługo będzie nas stać na lepszą broń. Troszkę szkoda, bo przelicznik sprzedaży jest masakrycznie słaby, nie? O, i podziękował. No na razie niczego nie widzę i po co... Aha, dobra. I podziękował. Mamy to. Starożytne drzewo, czyli bardzo ładnie. Cześć kolego. Nie jestem tu dla lochów, po prostu uwielbiam tu siedzieć i słuchać szumu wiatru wśród drzew. Brawo ty.
Leczyć się nie musimy z tego, co widzę. No faktycznie można z tego skorzystać później, żeby stąd zjechać. No dobra. A tak, moi drodzy, wygląda mapa tego obszaru. Dobrze, dobrze. Zobaczcie, jednak gra zapisuje zamknięte skrzynie na mapie. Przepięknie, przepięknie. No to bijemy. Jest odpowiedni, jest odpowiedni. Nie przejmuj się, wchodź, wchodź, wchodź. Wow, to nie są takie typowe lochy, jak tam były jaskinie. Tu jesteśmy nadal na tym wielkim drzewie, miło. Dobra, zbieramy. No i co mi się wydaje, że tych fragmentów potworów już nam wystarczy, nie? A to raczej w kolejnym odcinku, bo chyba chłopaków dzisiaj nie spotkamy. Dobra. Ładne krzaczki, ciekawe, że w takim miejscu rosną. O, jaka zmiana perspektywy, zobaczcie. Nie chcę spaść. Ładnie. Biorę. No już na bank mamy tyle przedmiotów. Potworów by nam wystarczyło. Ciekawe, mamy teraz dwie ścieżki. Dobra, tu jest skrzynia. Fala uderzeniowa po likwidacji. Tylko pytanie brzmi, ile to punktów potrzebuje? Ten amulet. Cztery. Zapomnijcie. Może by to nie było złe, nie? No, wbijaj, Luizo. Ładnie to wygląda. No i zmiana pewnie perspektywy, no właśnie. No woda ma podejrzany kolor, nie? Dobrze, już się widzę. Cyk, podziękował. A teraz się obróć jeszcze raz. No właśnie. Wszystko? Nie! No właśnie, tego się obawiałem. Ale mamy w tym momencie pewność, że woda jest niszczycielska w tym miejscu. A ona po prostu mi się za bardzo rozpędziła, nie? Co za uparta, szybka Luiza. Stój, wracaj. Nie ma skakania więcej. Oj, przepraszam. No i tu by się powiedziało, co teraz, nie? No właśnie to. Czy nie? Czy nie? Czekajcie, no. Dobra, jednak to, nie? O ile Luiza jest spoko, to o tyle Sebastian jest nieogarnięty, nie? No i tak to potem... potem działa. Tak to miało być, a nie jakieś trąby powietrzne. Dobra, tu musimy się też obrócić. Nie to, nie to! No właśnie. Brawo. Tam nie ma po co, tam... Dobra. O! Nie widziałem tego wcześniej, przepraszam. No nie potrafisz trafić, Luizo. No, dziękuję. Premia do ataku fizycznego na początku walki. Kolejny amulet. Za ile punktów? Teraz za 4. Masakrycznie dużo, drogo, nie? Ciekawe, czy tych, ilość tych slotów w przyszłości można jakkolwiek zwiększyć. Teraz tak. No właśnie. Znowu to samo, nie? To teraz było dziwne i totalnie złe. Jeszcze raz. Dobra, idziemy. No cześć. Proszę bardzo. No chodź tu. Nie wstawaj. Tak jest. Co ty we mnie to plujesz czymś, co? Wszyscy?
Wszyscy na to wygląda. To ci pluje, nie? Będzie zmiana? Pewnie, że tak. Co teraz? Dobrze, widzę. Wow! Nieźle. Tylko, że... No właśnie. Mogę jeszcze raz? Bo mnie zaciekawiło to przejście. Takie nieoczywiste, nie? Tylko to chyba jest to samo, co? No? Chyba i tak to musimy przyjść, moi drodzy. Ja to na szybko wracam z powrotem, bo tam po drabinka jakaś. Mnie ciekawi teraz w takim momencie ona. Czy tam będzie jakikolwiek sekret, na przykład skrzynia, powiedzmy. No skacz. Dobra. Jest skrzynia, czyli tu był sekret. Ja myślałem, że tutaj do sekretu dojdziemy, a się okazuje, że jednak odwrotnie. Dobra, obierz. Mamy która zdrowia. No zawsze jedna więcej, już mamy 15. Staramy się grać tak, przynajmniej na chwilę obecną, aby jak najmniej z tego korzystać, jeśli nie potrzeba oczywiście. Dobrze, no to Luizo, bijamy jeszcze raz. Cyk, cyk. No już powoli dochodzisz do prawy, nie? A swoją drogą fajnie jest wykonana opcja przeskakiwania. Dość czytelna, można powiedzieć. Także bardzo spoko. Dobra, co my tu mamy teraz do ogarnięcia? Cześć. Dobra, na pewno do wody nie chcemy skakać. To są fajne oczka jakieś dziwaczne. Cyk. Zaraz zerkniemy, co możemy z nimi zrobić. A ty co jesteś, co? No to wygląda, że nic. Chyba, że... Też nic. No dobra. Co? Podoba ci się? Nie podoba ci się, nie? No daleko. Chyba rozumiem. Tylko, że spadłem, nie? Odrośnięcie na szybko? Halo? Halo? Ja cię potrzebuję? No właśnie. Sobie tu stanę. Po jednej kulce, nie? Nie? To jeszcze raz. Dobra, te kulki są wybuchowe w jakiś tam sposób. Tylko muszę je dłużej podtrzymać, na to wygląda. No to jeszcze raz. Nie spadaj! Spadły, nie? No także myślę, że za setnym razem się uda. Także widzimy się za moje pół godziny. Albo może to wystarczy, jak się to ustawię. Nie. To jest to, że my tu spadamy cały czas. Wy to widzicie, zobaczcie sobie, że to działa w ten sposób. Ja miałem podejść, kontrolę to zabrać, a nie korzystać z trąby powietrznej i wtedy mogę tym rzucić, nie? Cyk. O to chodziło. O to tylko chodziło. Sebastian, ty się męczyłeś z jakimś trąbem powietrznym, nie?
A, nie przeskoczysz, tak? Szkoda. Myślałem, że będę mógł zabrać ze sobą jedną kulę. Ale może tak daleko koleżanka dorzuci, co? Zobaczmy. Tak, dorzucisz. Poczekamy chwilę. Teraz. Cyk. Mamy to. Jednak człowiek uczy się całe życie, nie? Całe życie się uczymy. A i tak umieramy nie do końca z wiedzą, jaką by się chciało posiadać. Ale nie mówmy o tym. Dobra, biegniemy dalej. No Luizo, taka drabina, uważaj, bo to zawsze jest ryzyko upadku. Ja zdaję sobie sprawę, że moi drodzy, że głupoty gadam, no ale... Przyzwyczajcie się, proszę. Bo chyba niczego nie widzę, ale... Widzę. Widzę, ale tędy nie wejdę. Ale... Wiem, jak się do tego dobrać. Są dwie opcje. Korzystamy z tej łatwiejszej, nie? Cyk. Dobra. Pięknie. I jeszcze raz. Oj, nie ten przycisk znowu. Postaw to. Podziękował. Teraz jest człowiek wiedzą banalnie proste, nie? Cyk. Trafione, trafione. Tam jest skrzynia. Spoko. A jeszcze musimy się tu dostać. Jeszcze. No. Elegancko. Bierz Luizo i biegniemy dalej. Rezonujący miecz. O, to może być interesujące. Ekwipunek. Sprzęt. Rezonujący miecz. 28. Gdy będziemy mieli co? Czego nam brakuje? Niczego nam nie brakuje, bo będziemy mieli 28 od razu. Cyk. I to mi się podoba. Zwiększyliśmy o 10, tylko szkoda, że to kupowałem, nie? My się na to wydali 3,5 tysiąca bodajże, czy jakoś tak. A chwilę później dostaliśmy poskramiacz. Mogliśmy z tym poskramiaczem dotrwać do tego momentu, nie? Ale tak to jest z takimi rzeczami. Nigdy człowiek nie wie, co zrobi, by było dobrze. Natomiast widzę, że tych funduszy jest wszędzie pełno. Gdyby się chciało, to po prostu się będzie eksplorowało świat, żeby zdobyć więcej dolarów, nie? Tych hidden dolarów. Wow, jak się mam tu dostać? Mam pewien pomysł. Tylko czy mi to wypali? Pożyjemy, zobaczymy. Tak, po prostu to tam rzucimy, nie? Chyba nie trafiłem. Chyba nie trafiłem. Gdyby... Nie, to, to gdzieś tutaj w sumie, nie? Nie wiem, czy trafiliśmy, czy nie. To takie strzelanie na ślepo, nie? No, ale takich kilka mogę tam rzucić. Może akurat któryś zadziała, nie? Chodźmy zobaczyć. No nie może być. Ani jeden nie trafił? Ani jeden nie trafił? No to za chamstwo, nie? Znaczy po co jest to? Zaraz zobaczymy, czy to ma jakieś ręce i nogi. Oczywiście Sebastian pewnie chciał nie tak jak powinien, no ale no, to jest normalne. No właśnie, trzeba tak od razu zrobić, nie? Uważaj, dziewczyno. Dziewczyno, nie rób tak więcej. Szkoda mi ciebie. No. Jak zwykle Luiza chciała nie tak. Twórcy chcieli. Ale już to ogarniamy, moi drodzy. Już to ogarniamy. Za szybko. Znaczy się za późno puściłem. O to mi chodziło. Za szybko wybuchło. Teraz. Mamy to. No Luizo. Teraz tak.
Tu niczego nie ma. Dobra, oczywiście gra nie zapamiętała tego, że zabrałem te elementy tutaj. Także od razu to nadrabiamy. I wbijamy na piętro. No i bardzo ładnie, trochę palpitacji dostała. Mamy kamień milowy, świetnie, zapisz grę, żeby... A niech jest, nie? Dobra. Nie wiem, czy się zapisało w końcu, czy nie, ale przeżyjemy. Chyba. No i znowu mamy ciebie. Ale się gra uparła, jeśli chce nas uczyć rzucania tymi kulami. Dobrze. Teraz w taki sposób, nie? Poczekamy chwilę. No. Teraz. Cyk. Przepięknie. Dobrze, tam się musimy jakkolwiek dostać. Tu nie chciałbym spadać w żaden sposób. Na ten tu nie wejdziesz, nie? Pewnie, że nie. Natomiast tu spoko. Czy tam jest coś warte grzechu? Sprawdzimy, czy coś za tymi głazami jest, z ciekawości. Tak, no tu dziewczyna. Nie ma nic, nie? A już myślałem, że tu... jednak warto było. Warto było przyjść sprawdzić. Takie cwaniaki, nie? Moneta, starożytne drzewo. No właśnie. O. No i biegniemy dalej. Tu jest ścieżka. Główna ścieżka, no to wygląda. Bo tu mamy do zebrania tych parę elementów, które widzieliśmy wcześniej. Także od razu je ogarniamy i lecimy. Biegniemy dalej. Zomby. Kurczę, wymienimy oczywiście te elementy na kolejnym odcinku na dużą miksturę zdrowia. Ciekawe, jaka nagroda będzie kolejna, nie? Dobrze, tu na razie niczego. Dobra, już widzę. Już znamy ten schemat działający. Dobra. Tu to samo. Brawo. Tak, jesteśmy u góry i wbijamy jeszcze wyżej. Jeszcze, jeszcze. No cześć, panowie. O, pobawmy się trochę w ten sposób. O, myślałem, że się ktoś pojawi jeszcze. Spoko. Ciekawe, że tego nie możemy sami zniszczyć, nie? Dobra, dobra, biegnij już. Wow, wow, wow! Wow, zapomniałem o tym. Przepraszam. Wiecie, jak to zrobimy? No szybko. Cyk. Zabierz. Wróć. Odłóż. Daj. I rzuć. No właśnie. Naprawdę nie zwróciłem uwagi na że tu są te kolce, nie? Kurczę, no. Sebastian miał oczy otwarte, a Luisa też mogłabyś mnie poinformować, że nie chcesz tam wchodzić, nie? Dobra, tu muszę jednak skorzystać faktycznie z ciebie. Bo to pewnie by też nas pokłuło, nie? No dobrze, wygląda, że tu mamy wszystko. No i znowu zmiana perspektywy. Fajnie, że gra się bawi właśnie też zmianą kamery, nie? Tak samo jak mieliśmy ostatnio chwilowe przejście w izometrię. Też spoko. Dobra. Ha. Dobra. Dobra, to widzę będzie bardziej skomplikowane niż myślałem. Ale myślę, że do ogarnięcia. Oj. Tak. Jeszcze raz. Coś mi nie wyszło oczywiście. Jeszcze raz. Pamiętaj o sobie, nie? Chodź teraz tu. No dobra, tak to nie wyjdzie, no to wygląda. Ha. To ciekawe.
Widzicie to? Musiałem tak wykombinować, ale teraz jest opcja. No właśnie, o to chodziło. A ja kombinowałem wcześniej, żeby się teleportować razem, a wybuchajcie sobie, żeby się przyłączyć do normy powierzchni, jakoś przedostać przez tą kratę, ale przecież to było niemożliwe, nie? Ale Sebastian oczywiście musiał kombinować sobie w sposób, jaki jest nie do ogarnięcia. No było prostsze niż się myślało. Dobrze, bierz siebie i wbijamy piętro wyżej. Dobra, no to wygląda, że mamy wszystko, tu chyba nie pójdziemy raczej. I powoli zbliżamy się do końca, co? Chociaż jeszcze nie widzę bramy wyjściowej. No co mi się wydaje, będzie dłuższy odcinek, co? Dobrze, pozbieramy co się da. Tutaj możemy skorzystać z trąby powierzchni jak najbardziej. Natomiast jak się tu was pozbyć, co? Dobra, bo Aileen drugie uderzenie. No dobra, no to już wiadomo o co chodzi. No to teraz patrzcie na to, nie? Wystarczy? Myślicie? Wystarczyło. No i brawo, tylko co nam to dało? Bo na opartego ja tu nic nie widzę, nie? Dobrze, już widzę. Przepraszam, już widzę co nam to dało. Już widzę. Blokowało tu przejście. Dobra, mamy to. Pod spodem chyba nic nie ma, co? No. No i brawo, my. Wyglądało gorzej. Gra się zapisuje w tym momencie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś boss. Chociaż nie. Co ciekawe, mamy drugi kamień milowy. Tak, zapisz grę. Może być tym samym nawet. Starożytne drzewo. Tak. Zapisywanie. Dobrze, zabrane. No to wbijamy. Wbijamy do góry. Może skurczę dłuższy loch, co? O! No właśnie. Chyba warto to w pierwszej kolejności zniszczyć, co? No właśnie. Cześć. Wow! Wyeliminowano 100 potworów. Dobrze, niech będzie. Co mi z tą kłodą, kolego? Masz. I jeszcze raz. I jeszcze dwa razy. No. Będzie mnie tu kłodą układał, nie? Dobrze, pozbierane. Fajnie, że zdrowie się tak by chyba regeneruje do pełnej kratki, nie? Tam się wydaje. Dobrze, mamy tu wszystko, biegniemy dalej. Przeszkadzasz mi tutaj. Tu chyba niczego nie znajdziemy. Dobra, bijamy do góry. O, wysoko. No i powinniśmy powoli zmierzać ku... No jest, jest brama wyjściowa. No i jest jakiś potwór śmieszny. Cześć. Cześć. Ktoś jeszcze? No dobra, to wbijamy. Najpierw wy. Pozwoliliśmy się co niektórych przeszkadzajek. Także możemy teraz się skupić na tobie, koleżanko. Masz, gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę. Chodź tu. Dawaj. Dobra. Koniec z tym kwasem, nie?
A jednak te trzy rolki to już jest mała zmiana gry. Delikatny game changer. No, umiera już. Wystarczy ci już tego biegania. No i nie było tak źle nawet. Cześć, chłopaki. A was to łatwimy w ten sposób, nie? Przecież. Leżeć. Ła! Czy ja mam was zniszczyć? Nie, jednak nie. A ty kim jesteś? Uciekł, oskubany mi uciekł. No patrzcie go, no to masz. No. To ci osioł jeden, no. Dobra, nie było tak źle, jakby się wydawało. Traciliśmy dwie kratki życia, także spoko, powiedzmy. Bo sobie to odrobimy gdzieś przy okazji, nie? I jest i skrzynia. Pancerz Pogrochron Y2. A zerknijmy z ciekawości na szybciocha. Sprzęt, pancerz. Pogrochron X2. To jest Y2, ale póki co jest gorszy. Tak samo jak i rezonujący. Dobrze, bierzemy naklejkę i idziemy stąd. Mamy piąty. Ukończono 5 lochów, fajnie, achievement padł. Miło. A teraz wychodzimy do domu. Dzień piąty, wieczór. Bahnhof, nie? Stacja kolejowa. Widzieliście tam ten szyld? Welcome Flyers. A przy okazji zobaczcie sobie na nasz pasek zdrowia. Znowu się zwiększyło te 5 punktów, bo zrobiliśmy kolejny loch. Teraz pytanie, gdzie możemy podejść? Dzisiaj nie ma akcji przy stoliku, nie? Także dzisiaj sobie sami wybieramy, z kim chcemy porozmawiać. Zobaczmy. Gertruda, Albert. Daje nam relaks, nie? Znajomości Gertruda, Julian, Hanna, Marina, Klaus, Renault, Alex, czekajcie, bo nic nie widzę, nie? Przeszkadza mi ten wskaźnik, Travis, reputacja i tak dalej. Chodźmy gdzieś tutaj. Tak. No. Pamiętacie? W pierwszym odcinku wchodziłem w to miejsce i zastanawiałem się, czy kiedyś tu wrócimy. No i bardzo ładnie. Przy ognisku dzisiaj się dużo dzieje. Dają się rozmawiać o modzie. Sklepy niedługo się zamkną. Mam już wszystko, czego potrzebuję na jutro. Przebywanie przy ognisku lekko pogłębi moje znajomości ze wszystkimi tam obecnymi. Lekko zwiększy też moją reputację, relaks, znajomość i rozbawienie. Świetnie, ale wiecie co? Ja bym poszedł na szybko jeszcze do sklepu. No właśnie do Premium Weapons. Zobaczyć, czy coś ciekawego jest. Ewentualnie możemy coś sprzedać. Pokaż no. Co ty masz ciekawego, jeśli chodzi o mieczyki? No chyba nic. No tak, ten. Poskramiacz fal. Jedno gniazdo więcej. O 4 punkty ataku fizycznego więcej. I tylko 2 punkty magicznego. Wiecie co, na razie to sobie zostawię. Bo nie jest aż takiej to różnica, jeśli to samo w tej chwili. Tak samo tutaj nie widzę niczego specjalnego. Spodnie ewentualnie, nie? Ewentualnie spodnie. Pogrochron. Ja coś czuję, że mnie spotkamy gdzieś po drodze, nie? Chodźmy. Dzisiaj sobie ogarniemy ognisko. Z tobą porozmawiamy kolego jutro. Bo to są aż 3 osoby. Także warto. Tak, to już przewiniemy te informacje. I zobaczmy, co się wydarzy. Masz ten dres z lokalnego sklepu z opatrzeniem? To się nazywa mieć farta. To chyba jedyny dostępny u nich strój, który byłabym skłonna nosić. Jasne, może nie oferuję najpodniejszych ubrań, ale wszystko jest naprawdę dobrej jakości. Funkcjonalne i tak zaraz upatrzę się w brudzie i brei. No tak, a jeśli moda z 2010 roku kiedykolwiek jeszcze wróci do łask, będzie można się tylko cieszyć, że zrobiło się zakupy w tej dziurze.
Nie rozumiem. Przyjechałeś tu likwidować potwory, czy modnie się ubrać? Cóż, jeśli miałbym wybierać... Nie rozumiem, czemu to się ma wykluczać? Niektóre z tych części pancerzy wyglądają jakby zostały zaprojektowane przez inżyniera, którego celem było oślepienie wszystkich brzydoto. A jak to wygląda u ciebie? Jak dotąd nie wyraziłaś zdania? Podoba mi się wygląd sprzętu likwidatorskiego. Przypomina mi wyjazdy na narty z rodzicami. Zawsze nosiłem ubrania po kimś, ale to nie miało dla mnie znaczenia. Sprzęt momentalnie kojarzy mi się z wysiłkiem i zabawą. Moim zdaniem ma dość czadowy wygląd. Właściwie to cieszy nas, że wybór sprzętu likwidatorskiego jest taki sobie. Wyobrażacie sobie, że trzeba dokonać wyboru między czymś, co wy naprawdę chcielibyście nosić, a czymś, co może wam uratować życie w lochu? Dzień piąty, noc. To był długi dzień. No i co mi się wydaje, że znajomości przy ognisku chyba były za małe, żeby nam podniosło poziom. Ale fajnie, pozostała reputacja, znajomości, rozbawienie, relaks. Przepięknie. Nauczyliśmy się nowych umiejętności do nowego obszaru. Więcej zdrowia, to już zauważyliśmy wcześniej. Moneta, starożytne drzewo i poziomki. Ciekawe, co te gwiazdki będą oznaczały w przyszłości. O, troszkę tego dzisiaj jest. Mam dość, chcę spać. To się połóż, dziewczyno, to się połóż. Budzę się w środku nocy, ziemia drży, światła migoczą. Znowu trzęsienie ziemi? Pogromcy, prosimy o spokój. Nie ma powodów do paniki. Mamy komentarz z ratusza. Nasi sejsmolodzy ustalili, że nie ma żadnych powodów do zmartwień. To był niewielki wstrząs wtórny po trzęsieniu ziemi przed kilku dni. Nasze lochy nadal będą normalnie działać. Życzymy wszystkim czarodziejskich snów. Odpocznijcie przed jutrzejszymi przygodami. No nieźle. No nieźle, jeszcze takie rzeczy się dzieją. To dziwne, ale nie boję się. Czy powinnam? Niewielki wstrząs wtórny. Przeżyłam już gorsze niebezpieczeństwa w lochach. No właśnie, nie przejmuj się. Próbuję to zignorować. O dziwo, udaje się. No i mamy dzień szósty. Kolejne strzące w nocy. Wszystko u ciebie gra. Pierwszy raz w ogóle dziś o tym myślę. Tak, w porządku. Tym razem nie byłam w samym środku lochu. Zabawne, jak szybko się do tego przyzwyczajamy, co? A tak w ogóle, to od jak dawno przebywasz w Winterbergu? Kilka miesięcy? W sumie to nie muszę w tej chwili być nigdzie indziej, więc to dobre miejsce, żeby przycupnąć. A wybierasz się dziś na imprezę? Na obchody Dnia Cebuli? O, faktycznie, dzisiaj to jeszcze. Padniemy. To cebulowy festyn. Pewnie, że będę. W sumie się nie da nie iść. Całe miasteczko wylegnie na rynek. Może spotkajmy się i chodźmy razem. Znajdź mnie wieczorem, gdy będziesz gotowa. O, Klaus. Hej, nic wam nie jest? Tak, nie mogę się doczekać, aż będę świętować Dzień Cebuli. Naprawdę się o ciebie martwiłem, Luizo. O tym wszystkim, co przeszłaś. Nic mi nie jest, Klaus. Cieszę się, że to słyszę. Posłuchaj. Podobno od dziś można już wchodzić na lądowiec Kolmstein. Ale uważaj, niektóre tamtejsze lochy są tylko dla zaawansowanych. Słyszałem, że mają jakieś nowe wyposażenie w sklepie Gear and More. Może warto byłoby zrobić dziś zakupy, a jutro ruszyć na Kolmstein? Jeśli już tam pójdziesz, nie zapomnij pagera, który ci dałem. Jeśli tylko poczujesz, że przekraczasz własne granice, skorzystaj z niego. Wezmę kogoś, żeby natychmiast zabrał cię z lochu. Jeśli będziesz miała kiedyś czas wieczorem, wpadnij do informacji turystycznej. Super by było pogadać. Ad koronami, drzewi, chmurami. Nowe zadanie.
Ornstein? Tak. Mam nadzieję, że spakowałeś ciepłe majtki. No właśnie. Czy my chcemy iść do Ornstein? Bo mamy niedokończoną sprawę w Daberkogel. Warsztat wagonetek. Źle to brzmi. W Hinterwaldzie mamy rzekę lilii wodnych do ogarnięcia. Tak. A w Ornstein mamy... Lodowcowa galaktyka i zimowy slalom. Wiecie co? Do Ornstein ja bym poszedł kolejnym razem. Ja bym dzisiaj chciał zrobić... Znaczy dzisiaj. W kolejnym odcinku. Do Daberkogel. No właśnie, ale moi drodzy, to już w kolejnym odcinku. Na tą chwilę dziękuję wam serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, to widzimy się jutro. A na tą chwilę dziękuję jeszcze raz i trzymajcie się zdrowo. Hej!